Panie Marszałku, Wysoka Izbo, prawo farmaceutyczne obejmuje kwestię prowadzenia apteki szpitalnej bądź działu farmacji szpitalnej. To jest regulacja z 6 września 2001 roku, gdzie jest zapisane: apteki szpitalne tworzy się w szpitalach lub innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Z tego przepisu nie wynika obowiązek tworzenia apteki szpitalnej w przedsiębiorstwie udzielającym ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, na przykład w przychodni. Zgodnie z artykułem 87 ust. 4 w szpitalach i innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej, tworzy się dział farmacji szpitalnej, do którego należy węższy zakres usług farmaceutycznych. Tu pełna zgoda. Takich zakres, tak jak wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych określonych w odrębnych przepisach, udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne, udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków, udział w racjonalizacji farmakoterapii, współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu. Zatem decyzja o utworzeniu albo apteki, albo działu farmacji szpitalnej została pozostawiona do decyzji podmiotu leczniczego, zależnie od jego potrzeb. I jest oczywistym, że mniejsze podmioty lecznicze nie wybierają apteki, bo to jest rzeczywiście znacznie bardziej obłożone przepisami i warunkami lokalowymi. Z przepisu artykułu 87 w kontekście innych przepisów funkcjonujących w systemie prawa nie można wywodzić bezwzględnego nakazu utworzenia apteki szpitalnej lub działów farmacji szpitalnej w każdym z przedsiębiorstw wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Z uwagi na zakres zadań apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej określony w artykule 86 oraz 87 ustawy prawo farmaceutyczne, gdzie przede wszystkim chodzi o wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, obowiązek ten należy odnosić do zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Nie budzi to wątpliwości co do szpitala, gdyż udzielanie świadczeń szpitalnych nieodzownie wiąże się z zapewnieniem produktów leczniczych. W przypadku podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, sytuacja może być zróżnicowana i to jest pewnie to, o czym pan poseł mówił. Należy tym wszystkim jeszcze również uwzględnić treść artykułu 87 ust. 1 punkt 2 ustawy prawo farmaceutyczne, z którego wynika, iż apteki szpitalne zaopatrują szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Zwracam uwagę użyty w przepisie wyraz zaopatrujący, który oznacza, że uzasadnieniem na tworzenie apteki szpitalnej lub działu apteki szpitalnej jest konieczność zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego zaopatrzenia podmiotów leczniczych w produkty lecznicze. Z tego punktu widzenia brak jest uzasadnienia dla tworzenia apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej w tych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których wykonywanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne nie wymaga zapewnienia zaopatrzenia w produkty lecznicze. Reasumując, jeśli ze specyfiki świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres wskazany w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego wynika, że wymagają one zapewnienia pacjentom produktów leczniczych, wówczas aktualny staje się obowiązek tworzenia apteki lub działu farmacji szpitalnej. Zgodnie z powyższymi regulacjami zakłady opiekuńczo-lecznicze, ponieważ zgodnie z definicją stosują produkty lecznicze, panie ministrze, przepraszam, my to wszystko wiemy, tylko jak z tego wybrnąć. Powinny posiadać co najmniej dział farmacji szpitalnej. I teraz nie jest prawdziwą teza, że dział farmacji szpitalnej ma takie samo obostrzenie jak apteka szpitalna. Panie pośle, pojawiło się pismo rzeczywiście z GIF-u, które zostało po interwencji Ministerstwa Zdrowia wycofane z obiegu. I rzeczywiście w naszym zdaniem również, co jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem i stawianiu sprawy na nogi z głowy, że nie można mieć takich samych warunków stosować dla apteki szpitalnej i dla działu farmacji szpitalnej, bo to jest jasne. GIF o tym wie i te interpretacje się zakończyły. Nie znam przypadku, o którym mówił pan poseł, żeby kazano komukolwiek dzielić pomieszczenie na cztery, bo to jest absurdalny zupełnie przypadek. Jeżeli taki jest, to proszę o przekazanie miejsca. My na pewno będziemy interweniować, bo chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby zachowywać się w sposób racjonalny i odpowiedzialny.
Więc... To jest, panie ministrze, pozytywny przykład. W innych każą mieć te cztery pomieszczenia. Panie pośle, no proszę. Wolałbym, panie pośle, żeby nie myślano w taki sposób, trochę naciągając zupełnie zdrowy rozsądek i tak naprawdę drapiąc się prawą ręką w lewe ucho, bo oczywista jest sprawa taka, że dział farmacji szpitalnej nie powinien spełniać takich samych kryteriów jak apteka szpitalna. To jest sprawa jasna i prosta i takie jest nasze stanowisko. Jeżeli są przypadki w kraju, gdzie, na które pan się powołuje i otrzymalibyśmy taką informację, to oczywiście będziemy interweniować, bo zdrowy rozsądek jest zdrowym rozsądkiem wszędzie i tworzenie czterech pomieszczeń z jednego pokoju do tego nie należy. Znaczy, to jest przynajmniej jakaś kreatywność urzędnika, rozumiem, ale nie o taką kreatywność nam chodzi, panie pośle.